Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie przepraszam księży, że owe refleksje nie pojawiły się wczoraj, ale to jest związane z przeprowadzką do domu księży emerytów, gdzie mam być odpowiedzialny za ten dom i za jego mieszkańców i pracowników. Po drugie, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić kochanych księży do udziału albo bezpośredniego, Albo online w rekolekcjach kapłańskich, które rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, a zakończą w czwartek i będą prowadzone przez księdza Bogusława Kowalskiego, znanego nam jako przyjaciela świętej pamięci księdza ks. Piotra Pawlukiewicza. Mam nadzieję, że warunki będą sprzyjające temu, byśmy zachowali wszelkie środki ostrożności. I nie byli powodem zakażenia siebie bądź innych. I trzecia refleksja, która dzisiaj rodzi się w kontekście niedawno przeżywanego przez nas święta ofiarowania pańskiego. Przyznam, że przeżywałem je w kontekście tej nowej roli, jaką mam pełnić. Przypominam sobie swojego pierwszego proboszcza. Księdza Leopolda Beniuszko. Przeżywał on w czasie mojej posługi w Ksawerowie czterdziestolecie święceń kapłańskich. I wtedy myślałem, że powoli dobiega do kresu swojego kapłaństwa czynnego i dusz że niebawem uda się na zasłużoną emeryturę. Nawet składałem mu życzenia. Które zapamiętałem i które powtarzam wszystkim, którzy obchodzą, czterdziestolecie czy święceń, czy życia zakonnego, czy ślubów małżeńskich. Otóż w Piśmie Świętym, wszystko, co po czterdziestce, dopiero się zaczyna. 40 lat wędrował lud wybrany do ziemi obiecanej. Wszystko, co ważniejsze, odbyło się po tej wędrówce choć i ta wędrówka była naznaczona przymierzem na górze Synaj. 40 dni pościł Pan Jezus na pustyni i dopiero potem zaczął swoją publiczną działalność. A więc pewna granica, czy lat 40, czy 50, nie jest jakimś zaprzeczeniem możliwości zrobienia czegoś pięknego, przeżycia czegoś, co będzie nas budować, co da nam poczucie spełnienia, zadowolenia. Święto Ofiarowania Pańskiego przedstawiło nam w Ewangelii dwie osoby podeszłe w wieku: Symeon i prorokini Anna. Oni na ten moment spotkania z Panem Jezusem czekali długie lata. Symeon wyśpiewał kantyk. Tak jak Maryja w domu Elżbiety, a potem Zachariasz. I kantyk Simeona powtarzamy codziennie w brewiarzowej modlitwie. Mam nadzieję, że każdy z nas ma swój kantyk uwielbienia Pana Boga i przyjęcia go jako tego, który pozwolił nam doświadczyć wielkich rzeczy, który odkrywa niezależnie od wieku przed nami jakiś nowy etap naszego życia, i który wreszcie pozwala na dojrzenie w Panu Jezusie światłości, która oświeca nie tylko naszą codzienność, ale również wieczność. To, co przed nami, może być piękne, niezależnie od tego, czy przeżywamy, jubileusz 30 czy 40 50 czy 60-lecia udziału w kapłaństwie Chrystusowym. Warto czekać na to wydarzenie, na to doświadczenie, które przypieczętuje radość z naszego kapłaństwa, które da nam poczucie szczęścia, jakie możemy przeżywać. W wieczności. Szczęść Boże.